Hejka, z tej strony Klaudia Seremak, wydawczyni Ekologiki. Chciałam Was zaprosić na ekologiczny, ale... To chyba nie jest ekologiczne. No, i już czysto. No, a wracając, chciałabym Was zaprosić na film pod tytułem Na tropie ekologiki. Na początku szukałam miejsca, gdzie jest najwięcej natury. No i do głowy przyszedł mi pomysł. Narnia. Ale jak to wyglądało, to sami zobaczcie. Aslanie, wpuść mnie. Ja szukam ekologiki. Aslanie. O nie, chyba nie wpuści do Narni. Niestety, jak sami widzieliście, nie miało to żadnej logiki, ani żadnego eko w sobie. Zmartwionym niestety krokiem, ale nadal na tropie ekologiki, odkryłam coś. Ale zobaczcie. Na tropie ekologiki. Poszukiwania trwały także z góry, ale z góry to one były stracone, ponieważ od razu jak znalazłam pięknego kwiatka, którego odkryłam, znalazłam także liście. No tak, super, wow, Kraków został posprzątany. Ale liście, liście to także dom. Dom dla jeży. Jeże teraz zimują. A gdy nie ma liści w naszym Krakowie, nie mają się gdzie podziać i niestety. Umierają. Ale my też możemy coś zrobić. Możemy postawić budkę, w których mogą się schować. Wsypać tam trochę liści. Tak, one tam wejdą i będą zimować. Ale ja się nie poddam. Jednak chcę znaleźć ekologikę w naszym Krakowie. A może tu? Nie, tu jej nie ma. A może to jest tu? To chyba też nie tu. No i było jeszcze to. Hisunia, to chyba ostatnia w tym sezonie. Po tak wielu porażkach wiedziałam, że nie dam rady sobie sama. Więc udałam się do kogoś, kto ma większą wyobraźnię niż ja. Basia, Basia, chodź, masz. Basia. Masz. Teraz się nie ruszaj. Ona podejdzie. Każdy z nas może wejść na trop ekologii, czy to na wsi, czy w mieście. Ale czasami ograniczają nas obowiązki, szkoła, praca, dom. Ale zawsze możemy posłuchać. Posłuchać najbardziej ekologicznej audycji w naturze. I wtedy razem wejdziemy na trop ekologii.